Witam Was bardzo serdecznie, jestem Bacza, to jest Marvel Spider-Man. Mamy kolejne zadanie, kolejną misję przed sobą, a mianowicie Shocker zaatakował, więc w miarę to już jesteśmy już Być może blisko. słyszeliście o obrabowaniu domu aukcyjnego Rosemana. Za to niesłyszelne demoniczne maski. To już kolejna afera z udziałem bandziorów w maskach, która wybuchła po pojawieniu się Spider-Mana. Sprawdźmy o, to na to nasz słuchacz. Jesteś na antenie. Dobra, jesteśmy blisko już. Rozumiem twój punkt widzenia, ale zauważ, że Spider-Man ich powstrzymał. Okej. Jesteśmy. Cześć, Herman. Serio? O, ucieka nam. Odpuść sobie, nigdy mnie nie złapiesz. Ostatnio też tak mówiłeś. Nie chcę cię krzywdzić, tylko mnie to spowolni. Och, bardzo miło z twojej strony. O Jezu. Herman, po co ci ta kasa? Co cię to obchodzi? Właściwie to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania. Szkoda. Byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nić porozumienia. A, pędzę. Zapomniałem, że ty nie masz uczuć. Najlepiej jakbym mu przeciął no troszeczkę dalej, Herman, drogę, nie? Możemy znaleźć jakiś ciekawy temat do rozmowy. Herman? Co, reagujesz teraz tylko na krzywkę Shocker? Panie Shocker! Jeszcze łacha z niego drze. No kurde, ciężko go coś dogonić. Muszę przyspieszyć. No jak? O, Shocker uciekł. To jednak nie można tak za bardzo drogi ścinać, bo widzę, że ciężko to idzie. Postaramy się być bliżej jakoś go. Herman. Serio? Herman. Odpuść sobie, nigdy mnie nie złapiesz. Ostatnio skąd też wiesz, że nie? Nie chcę cię krzywdzić, tylko mnie to spowolni. Och, bardzo miło z twojej strony. Herman, po co ci ta kasa? Co cię to obchodzi? Właściwie to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Jesteśmy kurde blisko. Szkoda, byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nić porozumienia. A, zapomniałem, że ty nie masz uczuć. No dalej, Herman. Możemy znaleźć jakiś ciekawy temat do rozmowy. Herman? Co, reagujesz teraz tylko na krzywkę Shocker? Panie Shocker! Ucieka mi. No właśnie, kurde, jak go złapać? Może na razie po prostu muszę za nim dymać. Dobrze jest, jest, nie jest źle. Ach, jestem za wolny. Aha, może bym, może niżej. Tak, zdecydowanie. Mam cię. Powtarzam, mam dość do okej. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla kurde, siebie. Znowu mi uciekł. Dobra, trzeba się skupić, bo widzę, że
A myślałem, że dobrze mi idzie poruszanie się między budynkami, a tu się okazuje, że to wcale nie idzie tak dobrze. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz dobra, tylko dla go. Siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór. Dość już powiedziałem. Dobra, bo mi spierdzieli zaraz. Kurde, no. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja no, ma cię cały czas no. na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór. Dość już powiedziałem. Zdecydowanie trzeba bardziej tak pomiędzy budynkami. Nie może mi zwiać. No właśnie, nisko. Ruchy, ruchy, ruchy! A cię mam, bydlaczku. Wiesz co, Herman? Nie masz krzty własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiesz mi o nim więcej? Może później. O właśnie. To tyle z Shockera. Myślałem, że będzie jakiś fajcik, a tutaj bardziej był pościg, pogoń za nim. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat nie trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow. Toleruję, to chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. Dobra. Nowa misja się, poboczna. To mamy chyba maska. Dobry moment, żeby przyjrzeć udaj się do masce. Fist. O, to MJ. Cześć, MJ. Jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z Shockerem. Ta, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie dzięki za kolację. Ile ci wiszę? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak, no. Właśnie wybieram się do Fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Ekstra, informuj mnie na bieżąco, dobra? Jak mówiłam, wydaje mi się, że to grubsza sprawa i zamierzam ją opis. Już prawie ranek. Niedługo zjawi się pan Lee. Może coś zjem? Pączka zjem. Napiję się kawy. Dobra, jesteśmy w Fist. Pan Lee. Od razu tak. Kostium. Zobaczmy sobie, co tutaj nam doszło. Uwalnia potężny impuls elektromagnetyczny, który ogłusza wrogów, dezaktywuje ich broń. Niestety i także tonów badawczych nie mamy, więc... Ale tu mamy nowe rzeczy. Wykończenia zapewniają amunicję do gadżetów, zwiększa tempo generowania koncentracji. To by się przydało. To tempo generowania koncentracji może się przydać. No tak, ale nie mamy żetonów wyzwań, niestety.
Co tu jest idealne? Niech tymczasowo zwiększy obrażenia. Zwiększa liczbę punktów doświadczenia otrzymanych za pokonanie wrogów. O, to się może przydać. No i co, weźmiemy sobie to. Niech nam daje więcej doświadczenia. Gadżety, proszę bardzo. Spider drone. Ale nie mamy żetonów badawczych. Umiejętności. Umiejętności mamy aż 3 punkty. O kurde, zaszalałem. A bo ja zbierałem tutaj, żeby móc karabiny im wyciągać. A co to jest? Spowalnia czas tuż przed otrzymaniem śmiertelnego ciosu. O. Tutaj tą siecię miot może byśmy mieć walki powietrznej, kurde, tutaj to jest tego sporo. Nie, dobra, kupimy sobie to, żeby móc karabiny zabierać, wkurzają mnie te karabiny. A jeszcze jedna rzecz. A jeszcze jeden punkcik mamy, to co to? 2 kosztowało? A tu? Przytrzymaj, by rzucić... Aha, czyli jeszcze przeciwników rzucamy. Dobra, koszt 2, koszt 1. A tu co mamy? Zwiększa zasięg eliminacji z przysiadu. Może weźmy sobie ten sieciomiot w końcu. Weźmy. Okej. Okay. Maska Chinatown. Dobra, idziemy. Nic tu nie ma, co byśmy mogli wykorzystać. Na górze jest, tak? O. A jak mam wejść na górę? Gdzieś, o, dobra, są schody. Dobra, jesteśmy. Peter, czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? Nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj. Ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? No właśnie, warto? Pewnie Mary Jane posłucha. Zresztą my też. Dobra. Jakieś zadanie powinno nam wskoczyć teraz chyba. O nie, dzwonimy. Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Lee się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Lee wie więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony. Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa. Dobra. Cóż, poszło lepiej niż myślałem. Poła tam te buty. Jeszcze na trochę starczą. O, tu jest zejście, jest. Super, to mieliśmy tu zaraz przy wejściu. Można było od razu skoczyć tędy. No, ale kto wiedział.
Dobra. Mamy maskę ukończoną. Mam trochę wolnego czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy, czy na mieście jest coś do zrobienia. Zwiedzaj miasto, by ulepszać sprzętem i umiejętności. Oczywiście, aczkolwiek wiem, że zaraz coś nam się tutaj pokaże. Może by odkrył tą wieżę. W sumie niedaleko jesteśmy. Nie? Ej, fajna muzyczka się włączyła. O. Peter, rozmawiałam z panem Lee. Martwi się. Wplątałeś się w coś niebezpiecznego? A, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. To już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Jaka pogadanka. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Dobrze by było, jakbyśmy dostali jakąś misję główną. O, proszę. Peter, tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Texidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To znaczy nie zapomniałem, tylko zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść, Parker. Stać się na więcej. Dobra, zrobimy sobie powoli. Tą wieżę zrobimy i pędzimy tam. Spider-Man, the situation's under control. Dobra. No i co? Chciał, nie chciał, to zasuwamy. 1180 metrów. No troszkę jest. A co to dla nas? 10:34, napaść w toku. Miejsce zdarzenia to Soho. O! Przez niego wszystko straciłem! Też chcesz dostać, Spider-Manie? Czy to Pogo? Super! Wow. No weź no się. Kurde, gdzie ja się zaczepiłem? O, żyć trzeba przedmiotami. Zaraz. Przy okazji sobie wykonamy to. Drugi przedmiot, o i trzeci. O kurde. Wszyscy? Ukrywać nie jest tak fajnie. Przemyślcie to sobie. Dzięki. Chcieli mnie zabić. No chcieli. O wielkie Michalo. Kurde, mnie cały czas są. Tak, zdecydowanie szybciej się porusza pajączek. O, teraz to troszkę zrąbałem. No i już jesteśmy bliziutko. Proszę bardzo. Coraz sprawniej nam idzie tam poruszanie się po tym mieście.
Zawsze fryz musi poprawić, jak kostium zdejmie. Ach, Peter, Peter. Idziemy do lab. Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... I robisz. Tak! Ej, hej, co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. Że co? W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego. Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? No, wilku mowa. O. Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. Mów mi normanie. Normanie. Normanie? Co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc, Otto. Możesz skontynuować pracę. Ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy, Oscorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Mi zniszczona firma. Spokojnie, spokojnie. Nie zabrali wszystkiego. Zaczniemy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy. Tak wygląda właśnie dzisiejszy świat, tak? Bogoń za kasą. Jak wychujać drugą osobę, tak, żeby zarobić. Niestety niektórzy ludzie nie mają kręgosłupów moralnych. Dobra, kolejna misja ukończona. Jedziemy zgodnie z fabułą. Pomóc doktorowi. Może zadzwonię. Projekt Harry'ego uda się do stacji badawczej. Nie, Norman nigdy go nie słuchał. Próbował wręcz. Dobra, słuchajcie. W tym odcinku to będzie tyle. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Sprawdzę, jak działa pod nieobecność Harry'ego. No, dokładnie. W następnym odcinku sobie przejdziemy tu i zrobimy sobie tutaj parę rzeczy. Tu jeszcze jest stacja do odkrycia. Jest, kurde, troszeczkę tego terenu. Troszkę tu zdjęć porobiliśmy, żeby nie było. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was na kolejne. Także trzymajcie się, cześć.